uprawy ziół w systemie agroleśnym. Opracowujemy specjalną agrotechnikę uprawy ziół na tym samym areale rolnym z drzewami czy krzewami, tak jak tutaj widać. Prowadzimy uprawę akurat na tej działce bzu czarnego z roślinami nisko rosnącymi, czyli w tym przypadku z miodunką. To jest roślina, która dziko rosnąca roślina, którą wprowadziłam po raz pierwszy na świecie do uprawy w ramach tego projektu. Ponieważ ta roślina jest wprowadzona po raz pierwszy na świecie do uprawy, to trzeba oczywiście od początku opracować dla niej agrotechnikę. Zarówno dla miodunki, jak i dla przetacznika leśnego, który również wprowadzamy do uprawy z bzem czarnym, tak jak i dla maliny morożki, dziko rosnącej rośliny znajdującej się pod ochroną, zagrożonej w Polsce, którą też wprowadziliśmy jako pierwsi na świecie do uprawy z różą owocową. To agrotechniki dla tych roślin oraz dla innych gatunków dziko rosnących, które również wprowadzamy do uprawy, opracowuję we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z Katedrą Roślin Warzywnych i Leczniczych. Kierownikiem projektu ze strony SGGW jest pani profesor Ewa Osińska, promotorka pierwszego doktoratu poświęconego agroleśnictwu w Polsce. Nasz projekt jest takim pierwszym projektem agroleśnym w Polsce, prowadzonym od pola do stołu. Tym projektem wyprzedziliśmy strategię Komisji Europejskiej, które niedawno zostały opublikowane. Dwie strategie, czyli od pola do stołu właśnie i o ochronie bioróżnorodności. W tych strategiach Komisja Europejska kładzie duży nacisk na to, żeby produkcja żywności odbywała się w warunkach właśnie zrównoważonego rozwoju. I ta nasza plantacja, na której teraz jesteśmy, jest właśnie takim przykładem plantacji prowadzonej w sposób zrównoważony. Ja tą plantację prowadzę według modelu agroekologicznego, czyli oprócz ekologii mamy jeszcze dodatkowe elementy, które wspomagają środowisko naturalne. Nie konkurujemy ze środowiskiem naturalnym, tylko współdziałamy z nim, wykorzystujemy jego elementy. Dlatego można tutaj zobaczyć, że oprócz miodunki gdzieś na tych międzyrzędziach pojawiają się nam inne rośliny zwane potocznie chwastami, jak na przykład krwawnik czy babka zwyczajna. My z tym nie walczymy. Oczywiście nie pozwalamy, żeby to jakoś się po prostu rozrastało ponad miarę, jest to pod kontrolą, ale my z tym nie walczymy, zbieramy to jako surowiec zielarski. Natomiast jak spojrzycie Państwo na to, co się dzieje za mną, to widać, że wprowadziliśmy tutaj szereg takich elementów wynikających wprost z tych zasad agroekologii, czyli zużycie tych na przykład surowców wtórnych. My tutaj stosujemy tekturę, którą pozyskujemy lokalnie ze sklepu meblowego Oskar w Białej Podlaskiej i używamy też zrębek drzew liściastych, głównie zrębek wierzbowych, które mamy dzięki współpracy z kolei z Powiatowym Zarządem Dróg w Białej Podlaskiej. Wycinamy dla nich zakrzaczenia przydrożne, które następnie zrębkujemy. To jest głównie wierzba, która w swojej korze posiada salicylany, w związku z tym taka ściółka bardzo korzystnie wpływa na rośliny, bo jest takim swoistym źródłem antybiotyku naturalnego. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że taka ściółka, takie zrębki powinny pochodzić z dróg, które nie są po prostu drogami szybkiego ruchu, ponieważ w szczególności wierzba chłonie dosyć mocno metale ciężkie. Natomiast my tutaj poddawaliśmy to badaniom i ta ściółka jest naprawdę idealna właśnie do używania na takiej plantacji ekologicznej czy agroekologicznej. Stosujemy ściółkę z tego względu również, że ona jest istotnym elementem metody zatrzymania wody w glebie, który opracowałam w ramach tego projektu. Jest to konieczność z tego względu, że zmiany klimatu w postaci suszy czy w postaci tych deszczy nawalnych, które powodują, że są zastoiska wody na polach, jak gdyby wymusza na nas szukanie takich nowych, innowacyjnych rozwiązań i tutaj ściółka
ściółka powoduje to, że zatrzymuje wilgoć w glebie, a podczas takich ulewnych deszczy też absorbuje nadmiar wody, więc i później ją oddaje sukcesywnie do otoczenia, więc to bardzo dobrze wpływa na rośliny, co zresztą widać. Te nasadzenia były wykonane 2 miesiące temu. Jest to na taką skalę pierwsza plantacja na świecie założona. Oczywiście miodunkę można spotkać w centrach ogrodniczych i kupić ją do kilka sztuk do nasadzeń gdzieś na swoich rabatach w ogrodzie. Natomiast na surowiec zielarski ona nie była uprawiana. Ja się zdecydowałam na uprawę właśnie taką agroleśną, czyli wysokie krzewy, czy można też bez prowadzić jako drzewo. Z tymi roślinami niskimi, z tego względu, że po pierwsze wykorzystujemy maksymalnie teren rolniczy. Tutaj obsada tych krzewów bzu jest nawet, jeżeli chodzi o liczbę, to przerasta minimalne wymagania agencji, jeżeli chodzi o dopłaty. Więc normalnie ta przestrzeń byłaby po prostu utrzymywana jako czarny ugór albo jako ugór herbicydowy, co jest ani niekorzystne dla środowiska, ani też niekorzystne ze względu na właśnie to zjawisko suszy, bo utrzymywanie po prostu czarnej ziemi, czyli jej przeorywanie czy agregatowanie ciągłe wysuszają jeszcze bardziej, więc to nie jest po prostu rozwiązanie. Natomiast wprowadzenie drugiej rośliny do uprawy no, powoduje, że tą ziemię mamy zadarnioną, więc to parowanie też jest zmniejszone. Poza tym mamy też korzyść ekonomiczną, bo można zbierać drugi surowiec. Na tak prowadzonej uprawie ten surowiec można zbierać w sposób zmechanizowany. Także kombajn do zbierania ziół może bez problemu zebrać z takiej plantacji miodunkę. Niestety bez trzeba zebrać ręcznie. Z tej miodunki, do czego tej miodunki można użyć? Miodunka jest bardzo cennym surowcem zielarskim. Niegdyś była zwana płucnikiem jeszcze w medycynie ludowej. To znaczy była używana do leczenia wszystkich chorób układu oddechowego, a nawet do leczenia zapalenia płuc. Więc wszelkie przeziębienia, zapalenia oskrzeli, to jest doskonały surowiec zielarski do herbatek właśnie na takie dolegliwości. Poza tym my jej używamy też w sposób taki dosyć innowacyjny, bo to jest kolejny jak gdyby efekt naszej operacji, naszego projektu, który mamy osiągnąć, to właśnie produkty końcowe. I my miodunkę stosujemy w różnych konfiguracjach z innymi surowcami zielarskimi, które tutaj uprawiam w gospodarstwie, do produkcji herbatek oraz do produkcji przypraw. I mamy na przykład przyprawę do ziemniaków, która ma w swoim składzie ziele miodunki. Mamy przyprawę do sera, która również ma w swoim składzie ziele miodunki, to się bardzo dobrze sprawdza. Są to takie surowce zielarskie, które dotychczas nie były wykorzystywane do produkcji takich właśnie produktów spożywczych, a okazuje się, że one bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają. Bardzo dobrze miodunka komponuje się właśnie z kwiatem czy owocem bzu czarnego. Także nie tylko, nie tylko razem rosną, ale też bardzo dobrze sprawdzają się razem w herbatkach czy przyprawach. Te produkty, które opracowaliśmy w ramach tego naszego projektu, one mają podniesioną wartość prozdrowotną. Ze względu na czy to na witaminę C, na witaminy z grupy B, na flawonoidy, na sole mineralne, na żelazo i tak dalej, w zależności od tego, jaki to jest gatunek, z którego pochodzi surowiec zielarski, albo jak w przypadku maliny morożki, w której również się wykorzystuje i liście, i owoce. To jest również bardzo silny antyoksydant, szczególnie owoce, czyli jest to też surowiec zielarski, który ma zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu nowotworów. Z tego względu między innymi zdecydowaliśmy się na wprowadzenie maliny morożki do uprawy.
To jest bardzo wymagająca roślina. Nikomu na świecie dotychczas nie udało się tej rośliny wprowadzić do uprawy i uzyskać owocowania. Nam się to udało po 1,5 roku uprawy, więc bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście nie był to jakiś ogromny plon z tych owoców, ale bardzo się cieszymy, że to się już pojawiło. Szkółka fińska, która sprzedała nam te sadzonki, jest też niesamowicie zaskoczona, że już po 1,5 roku uprawy no, wypracowaliśmy takie efekty. I zarówno agrotechniki uprawy tych roślin, jak i produkty końcowe w postaci herbatek i przypraw robię we współpracy właśnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, z panią profesorem Wąsińską i jej zespołem i z firmą Eco Farm Sosnówka, która rozpoczęła już produkcję tych herbatek i przypraw i w przygotowaniu jest też sklep internetowy, także w ciągu kilku miesięcy powinny się pojawić te produkty na rynku. Musimy przyznać, że są te produkty przepyszne, bo mieliśmy okazję spróbować, także na pewno polecamy zakup tych produktów. No właśnie o tej malinie morożce jeszcze może kilka słów. To jest pramatka, tak? Wszystkich malin. Tak, malina morożka to jest pramatka wszystkich malin, chociaż to jest niewielka krzewinka, dorastająca do wysokości maksymalnie 30 cm. To jest krzewinka, która w Polsce jest reliktem epoki lodowcowej, czyli została przeniesiona tutaj przez lodowiec. Jest to niezwykła roślina. W Polsce przez eksploatację torfowisk niestety praktycznie wytrzebiona. Jest dosłownie kilka stanowisk w Polsce, na których ona występuje. Pojawiają się sygnały, że rzeczywiście na tych stanowiskach ona coraz obficiej kwitnie, co nie znaczy, że wszędzie owocuje, ponieważ jest to roślina dwupienna i potrzebuje zarówno kwiatów męskich, jak i żeńskich, żeby owocować. I tych męskich musi być zdecydowanie więcej na danym stanowisku, bo one są bardziej atrakcyjne dla zapylaczy. Czyli panowie przyciągają uwagę, a żeńskie kwiaty są zapylane niejako przez pomyłkę, przez pszczoły. Więc no to też świadczy o skali trudności, z jakim się zmagaliśmy tutaj na tej uprawie, takiej jeszcze niewielkiej u nas. Malina morożka jest surowcem bardzo poszukiwanym na świecie i wykorzystywanym zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i spożywczym, jak i kosmetycznym. Stanowiska maliny morożki maleją też na świecie. Dosyć dużo jej występowało za kołem podbiegunowym w Rosji. Niestety pożary trawiące ten region w tym roku, w ubiegłym roku, a szczególnie właśnie w tym roku, gdzie ten rejon po prostu płonie, płoną te torfowiska, są po prostu niszczone również siedliska roślin. Malina morożka jest też spotykana w Skandynawii, tam jest uznawana za złoto Skandynawii. Tam ciągle jest zbierana i to jest w tym momencie główne źródło surowca na świecie. Jest też spotykana w rejonie British Columbia, w Kanadzie i na Alasce. Na Alasce jej stanowiska również maleją ze względu na to, że władze amerykańskie pozwoliły na taką bardzo przemysłową eksploatację tych terenów. W związku z tym wprowadzenie jej do uprawy jest koniecznością i takie próby zostały też podjęte w Estonii i na Łotwie. Wprowadzono do uprawy sadzonki również sprowadzone z Finlandii, bo to jest troszeczkę różny szczep niż te, które występują w krajach bałtyckich i one tam zostały introdukowane na istniejące torfowiska. Niestety się nie przyjęły. Jeszcze nie widziałam raportu z badań i nie wiem, jakie były przyczyny, bo my stworzyliśmy torfowisko zupełnie sztuczne na plantacji róży owocowej. To znaczy zrobiliśmy rowy torfowiskowe, mam nadzieję, że pokażemy, rowy torfowiskowe pomiędzy rzędami róży i to się sprawdziło, tylko też próbowaliśmy po prostu czterech różnych podłoży, także to nie jest takie czyste torfowisko, że jest tylko sam torf kwaśny, wysoki. Tylko stosowaliśmy różne dodatki, być może te dodatki zupełnie naturalne
że może te dodatki po prostu przesądziły o tym, że ten eksperyment u nas udał się tak. Malina Morożka ma szansę stać się złotem z gminy Sosnówka. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta roślina się rozrośnie, bo ona rozrasta się bardzo, bardzo jest plenna, bardzo, bardzo szybko się rozrasta przez rozłogi, więc podobnie jak pesz. I wystarczy nawet uciąć po prostu kilka centymetrów takiego rozłogu i włożyć w odpowiednie podłoże i z tego wyrośnie nowa roślinka. Mamy nadzieję, że rzeczywiście będzie się to nam tutaj fajnie rozwijało. Zainteresowanie tą rośliną w Polsce jest ogromne. Prowadzę fanpage'a tego projektu Lubelskie Zioła na Facebooku i tam miesięcznie nasze posty czyta przeszło 70 tysięcy ludzi, więc naprawdę zainteresowanie jest ogromne. I jeśli chodzi o posty czy artykuły, nawet takie bardzo długie artykuły dotyczące maliny morożki, one biją rekordy popularności, bo zwykle przez ponad 20 tysięcy ludzi są czytane, jest ogromne zainteresowanie, jest bardzo dużo zapytań na temat maliny morożki, możliwości zakupu sadzonek, możliwości zakupu produktów i jak uprawiać, tak. Więc na pewno ta roślina ma szansę w Polsce. Razem z maliną morożką sprowadziłam z Finlandii też kilka sadzonek maliny arktycznej. To jest również roślina endemiczna dla Polski, mimo tej nazwy. To jest roślina, którą też w Polsce spotykamy i tą roślinę spotykaliśmy kiedyś na Lubelszczyźnie. Teraz ja już tutaj w naszym rejonie nie mam informacji, żeby ta roślina rzeczywiście występowała. Ale na przykład jak ktoś czytał powieści Kraszewskiego, to jeszcze może tam znaleźć, czy jego pamiętniki, to może tam znaleźć właśnie opisy z czasów pobytu tutaj u dziadków w Romanowie, tak, i tu w okolicy na pewno ta roślina rosła. To jest roślina, która nie ma takich wymagań, jeżeli chodzi o wilgotność, jak malina morożka. Bardzo dobrze się u nas tutaj zachowuje, więc bardzo dobrze się zaklimatyzowała, więc bardzo są obiecujące wyniki tego eksperymentu i mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić również tą roślinę do uprawy. Jest również bardzo cenna ze względu na poziom witaminy C, jak i na działanie właśnie takie antyoksydacyjne, więc się idealnie nadaje też do prozdrowotnych herbatek i przypraw. Zarówno liście, jak i owoce. Więc to jest taki nasz plan na kolejny projekt. Poza tymi gatunkami, które tutaj widzimy i które wymieniłam, wprowadzamy jeszcze do uprawy ostrożeń warzywny. Jak sama nazwa mówi, kiedyś to była roślina warzywna. Używano jej jako warzywa, jako zamiennik na przykład sałaty, ale robiono też z niej bardzo dobre zupy pożywne i smaczne, i barszcze na przednówku, jak już brakowało żywności, to szczególnie w chłopskich chatach właśnie robiono zupy i barszcze z młodych liści ostrożenia warzywnego. To jest roślina taka zapomniana i niestety niewykorzystana, rosnąca pospolicie na łąkach. Ona z tych ogródków uciekła na łąki i my ją teraz reintrodukujemy do uprawy. Bardzo obiecujące wychodzą wyniki. To jest również roślina wieloletnia, tak jak i miodunka. W ogóle wszystkie gatunki, które wprowadziliśmy do uprawy, one mogą rosnąć nawet kilkadziesiąt lat na jednym stanowisku, jeżeli mają stworzone bardzo dobre warunki. Podobnie jest rośliną wieloletnią ostrożeń warzywny. Wprowadziliśmy też do uprawy pokrzywę zwyczajną. Oczywiście to nie jest taka nowość w skali światowej, bo nawet tutaj na Lubelszczyźnie już takie próby były prowadzone i pokrzywa została wprowadzona do uprawy z mniejszym lub większym sukcesem w innych lokalizacjach. U nas też się bardzo dobrze sprawdza. Ją również uprawiamy z elementami agroleśnictwa, to znaczy zachowaliśmy na tych działkach, na których ją introdukowaliśmy, zarówno na miedzach, jak i takie śródpolne zadrzewienia z olchy.
ponieważ pokrzywa jest rośliną bardzo wysoce azotolubną, a wiemy, że olcha korzeniami wiąże azot w glebie. W związku z tym te rośliny znakomicie ze sobą współdziałają. Jak Państwo może widzieliście, właśnie takie naturalne siedliska pokrzywy, no to one są bardzo często właśnie w pobliżu olch. Oprócz tego jeszcze wprowadzamy rzepik do uprawy. Rzepik pospolity, ale też zrobiłam próby z innymi rzepikami, z rzepikiem wielokwiatowym i z rzepikiem koreańskim i one również wyszły bardzo, bardzo obiecująco. Także w sumie mamy 9 roślin, które w różnych korelacjach są wprowadzone do uprawy. Projekt dotyczący właśnie tego opracowania tego innowacyjnego modelu uprawy ziół, tak od pola do talerza konsumenta, kończy się w przyszłym roku, w połowie czerwca. Już dzisiaj wiemy, że te nasze próby, które podjęliśmy, naprawdę bardzo, bardzo tak, no bardzo obiecująco wyglądają i widzimy, że produkty, które do tej pory opracowaliśmy, to jest kilkanaście herbatek i 10 przypraw, spotykają się z bardzo dobrym odbiorem konsumentów. W tym momencie jesteśmy już po badaniach laboratoryjnych w SGGW, właśnie dla kilkunastu herbatek i dla 10 przypraw i po badaniach konsumenckich. Kolejne herbatki opracowujemy i przyprawy również. W ramach projektu powinniśmy opracować jedną herbatkę i jedną przyprawę, ale oczywiście, żeby znaleźć tą idealną, to próbujemy w różnych tutaj, tak, w różnych konfiguracjach, różny skład. No i potem badania laboratoryjne potwierdzają, że po prostu te produkty, które opracowaliśmy, one mają podwyższone walory prozdrowotne, w związku z tym nie wyrzucamy tego do kosza, tylko jak najbardziej zostanie przez firmę wprowadzone do sprzedaży. Muszę jeszcze wspomnieć o tym, że chociaż zioła to jest ta tradycja tutaj Doliny Zielawy od kilkuset lat, to my te zioła uprawiamy z użyciem nowoczesnej technologii. Współpracujemy z firmą Digital Crops i Agri Solutions. To są takie start-upy młodych ludzi z Wrocławia, którzy wykonali ogromną pracę we współpracy z nami, we współpracy ze SGGW, ze mną i z Ecofarm Sosnówka. Dzięki temu mogliśmy stworzyć program do zarządzania produkcją. Od momentu założenia tej uprawy aż do momentu, w którym konsument dostanie na talerzu gotowy produkt. To nieco wykroczyliśmy poza ramy naszego projektu, bo mieliśmy opracować ten taki program do zarządzania produkcją w troszkę mniejszym zakresie, ale przez to, że osiągnęliśmy takie obiecujące wyniki i ta współpraca ułożyła się naprawdę znakomicie, to właśnie już aplikacja jest gotowa, rozpoczynamy jej testy w moim gospodarstwie i w przedsiębiorstwie i mamy nadzieję, że niebawem ta aplikacja będzie mogła trafić do innych rolników, bo można ją bardzo łatwo zaadoptować też do gospodarstw, które prowadzą inny rodzaj uprawy. Oprócz tej aplikacji opieramy się również na bardzo dokładnym mapowaniu pól, więc zrobiliśmy mapowanie georadarem, to właśnie Digital Crops nam zrobił. I wyniki są bezpośrednio zamieszczone, implementowane właśnie w tej aplikacji. Dodatkowo mamy taką autorską stację monitoringu gleby, właśnie złożoną przez Digital Crops, która w czasie rzeczywistym monitoruje warunki lokalne na naszych plantacjach i automatycznie przekazuje właśnie do aplikacji zarządzającej produkcją. Ta stacja monitoringu gleby umożliwia nam zarówno monitorowanie warunków atmosferycznych, czyli siły wiatru, nasłonecznienia, temperatury na wysokości 2 metrów i przy gruncie, ilości opadów,
jak również wilgotności gleby na dwóch różnych poziomach, bo mamy tutaj na przykład na tej plantacji mamy dwie różne uprawy, czyli mamy rośliny wysokie z głębokim systemem korzeniowym, to jest bez czarny i miodunka, która ma płytszy system korzeniowy, dlatego mamy dwie sondy, sondę na głębokości 60 cm i na głębokości 30 cm, co pozwala nam właśnie monitorować, czy tej wody tutaj jest za mało, czy jest jej za dużo, i aplikacja automatycznie wysyła taką informację na telefon komórkowy albo na tablet. No to naprawdę bardzo, bardzo pomaga w prowadzeniu, wydawałoby się, tradycyjnych upraw zielarskich, ale właśnie prowadzonych przy użyciu nowoczesnych technologii. Także już dzisiaj mogę polecić rozwiązania tych dwóch firm prowadzonych przez młodych ludzi, entuzjastów i zapaleńców, którzy chcą rozwiązać problemy w polskim rolnictwie, czyli Digital Crops i Agri Solutions. Wiemy, że rolnicy tutaj z naszej okolicy, którzy uprawiają zioła, będą mieli możliwość skorzystania z tej aplikacji, przetestowania jej za darmo. Także niebawem takie ogłoszenie na pewno pojawi, tak, na naszym fanpage'u Lubelskie Zioła i na naszej stronie internetowej www.lubelskieziola.pl. To udało nam się wynegocjować z tymi firmami, żeby też inni rolnicy mogli zobaczyć, jak w praktyce, tak, sprawdzają się takie rozwiązania i dlaczego warto z nich skorzystać. Tego typu system agroleśny warto zastosować przy innych uprawach. To nie jest ograniczone wyłącznie do upraw zielarskich. Dlaczego go stosujemy? Co on daje? Jak widać, tutaj rosną wysokie rośliny. W związku z tym one stanowią barierę dla wiatru, co zapobiega erozji wiecznej gleby, a kilka miesięcy temu w maju mieliśmy potężne burze piaskowe w Polsce. I erozja gleby w Polsce jest już bardzo poważnym problemem. Naukowcy szacują, że jeżeli czegoś nie zrobimy w tym zakresie, to za 15 lat te nasze gleby nie będą nadawały się do prowadzenia produkcji rolniczej. Więc sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, alarmująca wręcz. Więc agroleśnictwo jest jednym ze sposobów, żeby po prostu zahamować tą erozję. Niekoniecznie to muszą być współuprawy. To może być równie dobrze, mogą być zadrzewienia na miedzach, które kiedyś były, a potem zostały niestety wycięte przez złe praktyki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, niestety, ponieważ na zdjęciach satelitarnych dla działek, które rolnicy zgłaszają do jednolitych płatności obszarowych, mamy jak mamy za jakieś zadrzewienie czy zakrzaczenie, to cały ten areał pod nim i objęty jego cieniem jest wyłączany z produkcji rolnej, więc rolnik nie dostaje za to dopłaty, a każdy grosz się liczy, więc wielu rolników niestety po prostu wycinało te zadrzewienia i zakrzaczenia, co tylko spowodowało większy problem z erozją wieczną gleby. Też jeżeli chodzi o deszcze nawalne i erozję wodną gleby, to jest bardzo ważne, dlatego że drzewa mogą, czy krzewy akumulują wodę w swoich korzeniach, a potem ją oddają do otoczenia, co po prostu pomaga zapobiegać zastojom wodnym na działkach rolnych. Inna rzecz to są strefy buforowe, które też przez niewłaściwe pojmowanie melioracji w Polsce zostały wycięte przy rowach i przeciekach wodnych, a wiadomo, że niestety Polska jest w rankingu, tym niechlubnym rankingu krajów, które najbardziej zanieczyszczają Morze Bałtyckie azotanami i fosforanami, więc wycinanie tych zadrzewień i zakrzaczeń ze stref buforowych, z nadcieków wodnych i rowów powoduje to, że te nawozy nie są wyłapywane przez głębokie korzenie tych roślin, tylko po prostu bezpośrednio spływają do rowów i potem do rzek i do morza, więc pozostawienie takich stref buforowych jest rzeczą po prostu naprawdę konieczną, bo sami sobie szkodzimy. Prowadzenie takich współupraw jest też ważne, jeżeli chodzi o zapobieganie suszy.
i ja uważam, że dopłaty w jakiejś wysokości, w jakiejś formie dla rolników, którzy tego typu uprawy stosują, tego typu elementy w swoich uprawach stosują, są konieczne i są znacznie tańsze niż wypłacanie rokrocznie rolnikom rekompensat suszowych, które w żaden sposób im nie pomagają, obciążają budżet centralny, natomiast rolnikom w żaden sposób po prostu nie pomagają, bo to jest raczej na zasadzie zapomogi niż rzeczywiście zrównoważenia utraconych zysków. Natomiast dopłaty do prowadzenia takich bardzo korzystnych, prośrodowiskowych działań, no długofalowo zdecydowanie bardziej się sprawdzają, tak. Więc zadarnianie gleby rośliną współrzędną, która przyniesie dochód rolnikowi, a jednocześnie będzie zapobiegała wysuszaniu gleby, no jest tutaj bardzo, bardzo ważnym elementem agroleśnictwa. Inną rzeczą jest ekonomika, bo oczywiście rolnicy pytają, co ja z tego będę miał. Więc już wiemy, że przez efektywne wykorzystanie nawozów, no to oczywiście są mniejsze nakłady na nawozy, bo te nawozy są wykorzystywane zarówno przez te rośliny o niskim systemie korzeniowym i to, czego te rośliny nie wyłapią, przenika głębiej, wyłapują rośliny o głębszym systemie korzeniowym, więc mamy tutaj po prostu podwójny efekt. Dodatkowo prowadzenie współuprawy zamiast ugoru herbicydowego czy czarnej ziemi, no to są mniejsze nakłady na wszystkie zabiegi agrotechniczne, a poza tym dochód z dodatkowej uprawy w międzyrzędziach. I to do rolników chyba najbardziej przemawia, że po prostu na tym można zarobić po prostu dodatkowe pieniądze. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna i która się też bardzo dobrze wpisuje w strategię Komisji Europejskiej o ochronie bioróżnorodności, to prowadzenie takich upraw współrzędnych oczywiście wspiera bioróżnorodność, a wprowadzanie do uprawy nowych gatunków, które zamiast je pozyskiwać ze stanu naturalnego i niszczyć naturalne siedliska, możemy pozyskiwać z uprawy, no oczywiście wspiera w bardzo znaczący sposób bioróżnorodność. Wprowadzenie miodunki jest bardzo korzystne dla zapylaczy, jak sama nazwa mówi, to jest roślina miododajna, więc ja mam w planie pasiekę już w przyszłym roku, niewielką pasiekę, ponieważ z hektara miodunki, uprawy miodunki można mieć 60-80 kg miodu, który jest bardzo rzadki, drogi, i o naprawdę takich właściwościach prozdrowotnych, które nie są spotykane w innych miodach. Więc no, to jest jak gdyby kolejny element, który tak, same plusy, które trzeba dołożyć do układanki. Oczywiście są minusy, przede wszystkim takie, że trzeba bardzo dużo się napracować, zakładając taką uprawę. Szczególnie jak jest się pionierem, to niestety jest to i pracochłonne, czasochłonne i też kapitałochłonne. I nie wszystko da się po prostu sfinansować z projektu, bo niestety nie zawsze agencja uważa, że pewne koszta, które zakładamy, są rzeczywiście racjonalne, a one się pojawiają i mogę zapewnić wszystkich, że nawet jeżeli się przemyśli projekt 10 razy i naprawdę wszystkie możliwe scenariusze, które nam się wydają na etapie pisania projektu, weźmiemy pod uwagę, to i tak się wydarzą rzeczy, które będą nas kosztowały ekstra czas, ekstra pracę i ekstra pieniądze i tego się po prostu nie da uniknąć przy takich projektach badawczo-wdrożeniowych. Ten projekt, mimo że może nie jest taki bardzo spektakularny, jeżeli chodzi o to, co wprowadzamy do uprawy, chociaż wprowadzenie kilku gatunków dziko rosnących po raz pierwszy na świecie i z sukcesem, to jest naprawdę osiągnięcie i bardzo się z tego cieszymy, to mimo tego ten projekt otrzymał wyróżnienie Komisji Europejskiej za swoją innowacyjność i pierwszą nagrodę Forum Wiedzy i Innowacji za najciekawszy projekt realizowany z funduszy unijnych w Polsce.
No i on ma bardzo duże tutaj walory i środowiskowe, i jest bardzo ważny dla konsumentów, bo dostaną produkt, który jest ekologiczny, pochodzący z upraw prowadzonych nie tylko w sposób ekologiczny, czyli to minimum po prostu, które jest nałożone na gospodarstwa ekologiczne, ale jeszcze dodatkowo po prostu w sposób taki bardzo zrównoważony, a wręcz wspierający środowisko naturalne. I też wykonany od początku do końca w oparciu o tą zieloną gospodarkę, no jest bardzo, bardzo tutaj ważną rzeczą nie do przecenienia dla konsumentów, a tego konsumenci teraz szukają. No i mam nadzieję, że ten projekt też będzie ważny nie tylko społecznie, co już jest widoczne, jeżeli chodzi o jego zainteresowanie nim, ale będzie również ważne dla naszych polityków, dla naszych decydentów politycznych, dlatego że w innych krajach już agroleśnictwo jest wspierane na poziomie centralnym.